Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy z H&M. Byłam w galerii, poszłam do sklepów stacjonarnych i po pierwsze zakupy trwały bardzo krótko, bo zrobiłam to naprawdę w tempie ekspresowym. Jakoś nie miałam za bardzo chyba serca jednak, żeby tam strasznie grzebać i szlupać. To jest jedna kwestia, a druga jest taka, że powiem Wam, że tylko w H&M udało mi się znaleźć takie rzeczy, które faktycznie chciałam kupić, chciałam zmierzyć. Przymierzalnie są zamknięte, więc no nie było wyjścia, dlatego zrobimy sobie takie totalnie tradycyjne mierzymy. Będę Wam pokazywać te rzeczy już na sobie, żeby tutaj teraz nie machać takimi szmatkami. Natomiast byłam rozczarowana bardzo mocno Zarą. W Zarze nie znalazłam ani jednej rzeczy, która by mi się podobała i która by chociaż, nie wiem, wzbudziła we mnie jakiekolwiek zainteresowanie, żeby ją dotknąć, zobaczyć i ewentualnie potencjalnie kupić. W H&M znalazłam kilka takich rzeczy i ja zresztą nawet dzisiaj rano weszłam na stronę H&M, na ten sklep stacjonarny i tam jest cała masa prześlicznych sukienek. Pierwszą rzeczą jest czarna sukienka. To jest taka sukienka dosyć specyficzna, dlatego że ma bardzo specyficzny tutaj ten dekolt, taki kwadratowy. Ważne, że takich dekoltów za często się nie spotyka. Czyli zazwyczaj jest albo coś taki okrągły, albo w serek, nie taki kanciasty. Ma bardzo takie duże tutaj bufiaste rękawy. Ja ją mam w rozmiarze S, chyba kosztowała 60 zł, tak mi się wydaje. Chwileczkę zobaczymy. Ma taki sam tutaj też dekolt z tyłu, takie wycięcie. Jest wykonana w 100% z bawełny. Nie była droga, bo 60 zł to umówmy się, nie jest dużo. Jest strasznie wymięta. Ona mnie kusiła już od jakiegoś czasu online. Muszę też zobaczyć, jakie są inne kolory, bo nie wiem, czy ten czarny mnie trochę jakby nie przytłacza. Chociaż uważam, że jak na sukienkę za 6 dych, w 100% z bawełny, to nie jest tak strasznie tragicznie. Ona, jak widzicie, ma trochę dłuższy też tył, dlatego nie czuję się tutaj, nie czuję zagrożenia, że jak podniosę ręce do góry, to będę świecić, nie wiem, majtkami, tyłkiem. Także w sumie nie jest tragiczna. No nie wiem, co z tym materiałem, jak to będzie z tym, czy on taki będzie notorycznie wygnieciony. No i to jest też taka rzecz, którą raczej nosi się, wydaje mi się, ja bym ją nosiła solo, bo jak bierzemy już coś na górę, no to ten cały myk, który polega na tych bufiastych rękawach, nam się straci, bo nie będzie ich zupełnie widać, więc raczej nosiłabym ją bez kurtki, bez marynarki, tylko po prostu o tak. Nie jest tragiczna, nie wiem, co z nią w sumie zrobić. Jest bardzo taka dziewczęca, jest bardzo wygodna, dlatego że jak ta guma mnie w ogóle nie ściska, tutaj też nic mnie nie uwiera, nawet tu jest też taki, żeby ta bufka się nam zrobiła, tu jest materiał, który nie ma gumy pod spodem, ale on nie jest jakiś strasznie, nie wiem, uwierający, niewygodny. Muszę się zastanowić nad nią, ale myślałam, że będzie, szczerze powiedziawszy, gorzej, że będę w niej gorzej wyglądać. Także to jest pierwszy element. Druga sukienka w kropeczki. Bardzo dziewczęcy, ale jednocześnie kobiecy krój przez ten dekolt i przez to, że mam bardzo mocno tutaj podkreśloną talię. Ja ją mam w rozmiarze S i zapięłam się w nią bez problemu. Tutaj trochę ten materiał odstaje przy zamku. Muszę przybliżyć, żeby Wam pokazać, że on tak jakby nie przylega tu idealnie, nie chowa się, tylko trochę odstaje, mimo że ja tutaj jakby no nie mam dużego luzu. Natomiast zapinam się. Oddychać oddycham, czuję, że jestem tutaj lekko ściśnięta, więc bardzo ładnie tutaj ta góra przez to przylega. I mimo że na tej sukience dosyć dużo się dzieje, tutaj w tej górnej okolicy, bo i ten duży dekolt, i to wcięcie takie mocne w talii, i rękawy, które zakończone są, rękawki, zakończone jakimiś takimi sznureczkami, które można pewnie zawiązać, można też je w sumie odpróć, szczerze powiedziawszy. I ten rękawek tutaj też ma taką trochę bufkę jakby zrobioną, tak jest tutaj wycięty, taki bardziej jest duży. Nie wiem, znowu, ponownie, nie wiem, co z tą sukienką, co o niej w sumie myśleć, bo no, najeść bym się w niej raczej nie mogła, bo wtedy mogłabym mieć za duży ścisk. Natomiast w sumie sam jej krój nawet mi się podoba. Tak jak zerknęłam w lustro, jak się ubierałam. Co prawda ona lekko prześwituje, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale no nie wiem ponownie. Czasami są takie rzeczy, które się ubiera,
Czujemy się w nich fatalnie, beznadziejnie i wiadomo jest z góry, że są do oddania i do zwrotu. Są też takie, które nas po prostu powalają na łopatki i jesteśmy przekonane, że chcemy je zostawić. A ja z tą sukienką, tak samo jak z tamtą, mam lekką zagwozdkę. No i mamy moją wyczekaną sukienkę. Teraz tak, po pierwsze nie ta bielizna, nie będę teraz się tam szukać, przebierać, szukać jakiegoś jasnego stanika, bo ten stanik zdecydowanie nie pasuje do niej. Po pierwsze widać go, a wolałabym, żeby tutaj jednak pierwsze skrzypce grała ta góra sukienki. Po drugie też no, musiałabym tu bardziej pokombinować z bielizną, zaraz Wam pokażę dlaczego, jeśli chodzi o stanik. Ale ta sukienka naprawdę mi się podoba. No to jest taka rzecz, która trochę wygląda jak piżama, ale myślę, że jakbym była tak delikatnie muśnięta słoneczkiem, tak delikatnie, miała, nie wiem, okulary i jakieś fajne sandały, to naprawdę wyglądałaby ładnie, jak bardzo wakacyjnie. Myślę, że to jest taka też sukienka, która świetnie się sprawdzi na upalne dni, bo jej praktycznie w ogóle nie czuć, a nie zawsze mamy ochotę świecić nogami gołymi. Także ja już ściągam kurtkę i już Wam się w niej pokazuję. Także to jest kolejny wielki znak zapytania, bo nie wiem, znowu nie wiem, co o niej sądzić, ale podoba mi się. Nawet ten piżamowy look mi się podoba, w sensie to, że ona wygląda jak po prostu koszula nocna, taka długa. Może kwiaty będzie lepiej. Ostatnia rzecz, czyli marynarka. Marynarka w pięknym, błękitnym kolorze. On w kamerze, wydaje mi się, bo widzę tu w podglądzie, wychodzi na trochę bardziej intensywny. On jest bardziej rozbielony, to jest taki naprawdę jaśniutki błękit. Marynarka, która jest taka dosyć szeroka, czyli nie jest marynarka absolutnie dopasowana. Podoba mi się, nie była droga, ona kosztowała 130 zł, była minus 25%, bo tam jeśli jesteście w klubie H&M, to na jeden wybrany produkt macie 25% zniżki. Więc była tańsza o te 25% i z zewnątrz wykonana jest tam prawie 98-92%, ale powyżej 90% wiskozy. Natomiast podszewka jest poliestrowa, ale ja uważam, że znacznie lepsze rozwiązanie jest wybieranie marynarki, która jest pół na pół, czyli nawet jeśli ta podszewka jest poliestrowa, to wolę mieć poliestrową podszewkę, ale reszta, żeby tej marynarki była z naturalnych materiałów, niż żeby zarówno podszewka, jak i zewnętrzna ta warstwa była z poliestru. Tym bardziej, że nie ma co tutaj oczekiwać, tak moje jest przynajmniej takie zdanie, że będziemy mieć w 100% wiskozową marynarkę. Ja przynajmniej takiej nie znalazłam w sklepie stacjonarnym ani online, ale jakby nową, nie w second handzie, która byłaby wykonana w 100% na przykład z wiskozy i podszewka i ta warstwa zewnętrzna i kosztowała 130 zł albo 100 zł, bo takie marynarki są po prostu droższe. To jest taki element, ja normalnie raczej nie mam zbyt wielu kolorów w szafie i myślę, że marynarka jest po prostu takim elementem sezonowym. Podejrzewam, że nie nosiłabym jej poza latem i wiosną. Ale nie wiem, myślę, że ładnie by wyglądała na przykład narzucona na białą sukienkę albo w ogóle z jasnymi kolorami będzie ładnie wyglądać. Ja mam teraz czarne spodnie i taki granatowy t-shirt, ale wydaje mi się, że tak, że ładnie wyglądałaby też z bielą. Zastanowię się w sumie nad nią. Mam ją w rozmiarze 38, chciałam, żeby była trochę większa, natomiast ona z tego, co tutaj możecie zobaczyć, generalnie ma taki bardziej obszerny krój. Mało mam tych kolorów, tak ostatnio w ogóle miałam wrażenie, że mam cały czas tylko biały, czarny i tyle, więc może taki kolor, jeden akcent kolorystyczny by się właśnie przydał. Zastanowię się. Tyle ładnych rzeczy znalazłam online, że to jest po prostu szaleństwo. Ja nie wiem, co się dzieje z tym H&M, bo tak jak w Zarze mi się nic nie podoba i nic bym stamtąd praktycznie nie chciała i nie zamierzam kupować, to w tym H&M naprawdę jest sporo takich rzeczy, które mogłabym przytulić do swojej szafy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa!